Cześć, dzisiaj na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce Irek Żak, trener personalny, sportowiec, były reprezentant Polski w piłce ręcznej i zawodnik Superligi. Tak jest. Super Cię widzieć. My się znamy z Irkiem, ponieważ mieliśmy przyjemność, dopóki można było trenować razem. Także Irek daje wycisk i jak zostaniecie do końca, to też będzie miał dla Was kilka ćwiczeń, fajną niespodziankę na koniec. Ale zanim do tego przejdziemy, ja chciałam z Tobą porozmawiać w ogóle o ważności tego ruchu fizycznego. Powiedz, dlaczego to jest w ogóle ważne, żeby się ruszać, żeby ćwiczyć? No przede wszystkim tutaj aspekty psychofizyczne. Oczywiście głowa, mózg też potrzebuje się dotlenić. Przede wszystkim też mamy problemy, żyjemy teraz w stresie. Wiadomo, że sytuacja nie pomaga nam do tego, żebyśmy się wychillowali. Wręcz przeciwnie, tutaj media nas atakują, wszędzie wszystkie ta sytuacja wokół i te obostrzenia i to wszystko powoduje, że prędzej, że później do naszego mózgu dochodzą te stresowe sytuacje, to po pierwsze, a po drugie no, aspekt fizyczny, czyli nasza kondycja i zdrowie. No i tutaj właśnie te dwie przyczyny, te psychofizyczne są stworzone po to, żeby zacząć się ruszać, bo uważam, że aktywność fizyczna nie ma innej lepszej recepty, nie ma lepszego lekarstwa na to, żeby te aspekty, żeby się poprawić i nie ma lepszej metody. A powiedz proszę, jakie sygnały powinny nas zaniepokoić, jeżeli nie wiem, co w ciele albo właśnie w głowie zaczyna się dziać, kiedy tego ruchu nie dostarczamy organizmowi, kiedy właśnie nie trenujemy? No generalnie bardzo dużo jest takich sygnałów, takich ważniejszych to na pewno nasza kondycja. Jeśli wchodzimy na pierwsze czy drugie piętro i czujemy zadyszkę, no to już jest pierwszy sygnał, żeby się bać i o tą kondycję zadbać. Po drugie, tak naprawdę od tego powinien zacząć, przede wszystkim nasze zdrowie. Jeśli czujemy się senni w ciągu dnia, jeśli czujemy się, że mamy duszności, jakieś dreszcze, czy głowa nas boli, boli nas kręgosłup, bo bolą nas no, kolana, stawy, to już jest kolejny prozdrowotny aspekt, żeby tą aktywność fizyczną uskutecznić. I tutaj aktywność fizyczna, ludzie bardzo boją się tego słowa, bo ludzie się prześcigają teraz, że kto im więcej przebiegł, to jaki więc maraton, półmaraton. Tak naprawdę aktywność fizyczną trzeba odpowiednio dobrać pod swoje możliwości. Oczywiście osoba, która zaczyna, jest całkowitym laikiem, no to musi sobie zacząć od łatwiejszych ćwiczeń, które wcale nie są trudne. Uwierzcie, już 10-15 minut dziennie takie gimnastyki, ćwiczeń wzmacniających już poprawi zdecydowanie te elementy, o których mówiłem i przede wszystkim też poprawi się nasze myślenie, nastawienie i nastrój i ten jest to mega antydepresant i antystresor. No właśnie, to w tym czasie to jest tym bardziej ważne, o czym mówisz, ale jak się w ogóle powiedz zmotywować, bo chyba z tym wszyscy mają największy problem. Każdy by chciał ćwiczyć, ale nie może się zmotywować. No i tutaj powiem Ci, Olu, że tutaj nie ma takiej magicznej recepty, pigułki na to, że każdy przede wszystkim musi znaleźć taką swoją wewnętrzną motywację. Zastanowić się, czego mu brakuje, troszeczkę się zastanowić nad swoją osobą, ale przede wszystkim znaleźć wewnętrzną motywację w sobie, bo teraz też w internetach jest pełno motywujących filmików, jakichś tam nagrań czy coś i rzeczywiście no, bo może w pewnym stopniu pomóc, ale żadne działanie nie przyniesie skutku, jeśli ta motywacja nie będzie z tyłu głowy tutaj każdego dnia, gdy się budzimy i kładziemy się do łóżka. Więc przede wszystkim postawić sobie jakiś cel, myśleć o nim cały czas, no i z tyłu głowy konsekwentnie dążyć mierzalnie i realnie, tak żeby móc małymi krokami być lepszą wersją samego siebie. Właśnie, ja powiem Ci tak szczerze, że no, sama miałam wielokrotnie problem ze zmotywowaniem się do ćwiczeń i na przykład to, co mi pomogło w ogóle wejść w ten tryb aktywnego i takiego zdrowego trybu życia, to było to, że ja byłam zadowolona, jak już poćwiczyłam. Wiesz, że tak po prostu postanowiłam, że coś zrobię, zrobiłam to i to dało mi duże zadowolenie. Więc może tutaj też warto na to zwrócić uwagę, nie? Że to jest taka... Sam się nagradzasz de facto. Dokładnie, to jest ten właśnie smaczek każdego treningu.
Nie wiem, tak jak ty wspomniałeś o tym i też jest to jeden na pewno na top 3 w moich motywujących aspektów, te endorfiny i te zadowolenie po treningu, bo paradoksalnie im bardziej ci się nie chce, to te zadowolenie ja tak mam bynajmniej i myślę, że ludzie też, że im bardziej się nie chce, tym potem ta zadowolenie i te endorfinki są większe, więc to na pewno mnie motywuje. No też oczywiście prowadzę swoje social media i ludzie obserwują i wiem, że czekają na kolejne nagrania, więc też na pewno mnie to motywuje, fakt, że jestem gdzieś tam obserwowany, no ale przede wszystkim, tak jak już tutaj wspomniałem, to aspekty prozdrowotne. Wiem, że każdy powinien się ruszać, niezależnie czy ma ten brzuszek, czy nie ma ten brzuszek, bo przede wszystkim sport jest dla zdrowia i z tą wizją powinniśmy, tak jak mówiłem, się kłaść do łóżka i wstawać codziennie rano. Jasne, super. To Irek, mówiliśmy o tym, że dużo nie trzeba też tego czasu poświęcić dziennie na treningi. Ja teraz Cię bardzo poproszę, żebyś pokazał, co każdy dla siebie może codziennie zrobić, żeby właśnie czuć się lepiej i fajniej. I też oczywiście wszystkich zachęcam do obserwowania profilu Irka i na Instagramie, i na Facebooku, bo tam jest mnóstwo inspirujących ćwiczeń, aktywności, wrzutek takich, także myślę, że dzisiaj każdemu to jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja Ci już bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiejsze, no i pokaż te ćwiczenia, które też z chęcią zrobię i wyślę Ci film. No dziękuję Olu za ten dialog, mam fajnie się zwykle z Tobą rozmawiał, mam nadzieję, że prędzej czy później się spotkamy na treningu. A teraz słuchajcie już do rzeczy. Przedstawię Wam kilka prostych ćwiczeń, które wykona każdy, niezależnie od wieku, płci czy stopnia zaawansowania. Możecie sobie taki trening wykonać w domu, wystarczy Wam dosłownie 2 metry kwadratowe, także jak najbardziej warunki pokojowe się tutaj sprawdzą. Ćwiczenia będą proste, przede wszystkim takie, które poprawiają nam zakresy ruchu, bo to jest bardzo ważne. No i kilka fajnych wzmacniających podstawowe grupy mięśniowe, czyli nasz brzuch, pośladki i nogi. Dobra, zaczynamy sobie na początek. Ćwiczenie w klęku, zobaczcie. Jedna noga do przodu, tak? Dwie ręce kładziemy na podłogę. Zobaczcie, pokażę może jeszcze bokiem. Druga noga klęczy i zobaczcie tutaj sobie ja. Łokieć, ten bliższy pięty. Spróbuję dotknąć do ziemi i z wydechem otwieram. Na ziemię i otwieram. Bardzo fajne ćwiczenie mobilnościowe, które przede wszystkim poprawia nam zakresy, ruchomość ruchu, bo zdaję sobie sprawę, że większość tutaj z Was ma problem właśnie z ograniczeniem z grupą biodrową, bo przez siedzącą pracę. Właśnie te ćwiczenia fajnie się sprawdzają. Po 5-7 razy na stronę i to samo jadę na drugą. Dotknij po głęb i otwieram. Pełne zakresy ruchu, jak najbardziej ok. Dobra, podobne ćwiczonko, zostawiamy nogę z przodu i teraz zobaczcie, dosyć dynamicznym ruchem podstawiam nogę i dostawiam. Po 6 na stronkę wystarczy, 12 powtórzeń. I to już jest drugie ćwiczenie, bardzo ważne, żeby tutaj umieć napiąć brzuch, żeby trzymać całe napięcie i sedycie. Prawa, lewa. Dobra. Kolejnym, już trzecim ćwiczeniem, które fajnie sprawdzi się na wzmocnienie naszego brzucha, wzmocnienie odcinka lędźwiowego, kręgosłupa, jest ćwiczenie martwy robak. Zobaczcie. Proste ćwiczenie. Wbijam odcinek lędźwiowy do podłogi. Nogi są w górze, ręce są w górze. Zobaczcie, taka pozycja wyjściowa. Bardzo ważne, żeby odcinek lędźwiowy był przy podłodze. I teraz jednym ruchem opuszczam jednocześnie prawą nogę i lewą rękę. Wdechem wracam. I oczywiście analogicznie druga. Prawa ręka, lewa noga. Z pozoru to ćwiczenie wydaje się proste, ale uwierzcie, że jak napiecie dobrze brzuch, to fajnie go poczujecie i przede wszystkim podziękuję Wam za to kręgosłup, bo to jest też bardzo częsty tutaj problem ludzi. Dobra, ćwiczenie, które stricte ten kręgosłup, odcinek lędźwiowy wzmocni, jest następne, jakie chcę Wam pokazać. Kładziemy się na brzuchu, zobaczcie. Mam nadzieję, że dobrze widać. Kładę się na brzuchu, patrzę, lekko unoszę głowę do góry, lekko unoszę też nogi.
i z wydechem wyciągam się jak struna. Wdech. I wydech. I wydech. Też spokojnie takiego te ćwiczenie możecie sobie powtórzyć, tak 10 powtórzeń zrobić i całość potem powtórzyć sobie 2-3 razy. Dobra, przejdziemy teraz sobie do góry. Pozycja. I zobacz. Kolejne ćwiczonko. To wzorzec prawidłowego przysiadu. Zrobimy sobie goblet skład. Jak jesteś osobą zaawansowaną, możesz sobie wziąć 2 butelki wody. I zobaczcie. Otwierając mocno kolana, zaciskam ładnie łokcie do środka. I wstaję do góry. Bardzo ważne jest to, żeby kolana nie schodziły do środka, żeby kolana nie schodziły do przodu, tylko właśnie, żeby je otwierać i cofnąć tyłek przy prostych plecach. I z wydechem. Też pojęcie oddychania, bardzo ważny aspekt podczas ćwiczeń. Żeby dotleniać te mięśnie, ale jednocześnie utrzymać napięcie mięśniowe. Wydech. I też możecie już szybko tempo zrobić. 10 powtórzeń jak najbardziej wystarczy. Dobra, troszeczkę trudniejsze ćwiczenie na pośladki, na mięśnie brzucha, to przysiad wykroczny. Noga jedna do przodu, druga w tył, pozycja łopatki ściągnięte, klatka do przodu, pach, jad, pach, wydech. I wydech. I wydech. Też spokojnie możecie sobie zrobić 10 razy na nogę. Zwróćcie uwagę, żeby to kolano było maksymalnie na czubku buta, żeby nie wychodziło do przodu, bo wtedy nasz staw będzie narażony na kontuzję, żeby tutaj utrzymać pozycję. Dobra, 10 zrobiłem na jedną stronę, teraz druga, 10 troszeczkę szybsze tempo. Pach, raz. Napięcie brzucha, łopatki ściągnięte, ręce neutralnie, też nie opierajcie na kolano. Tylko tutaj, żeby użyć właśnie przede wszystkim brzucha i pośladka. Dobra, zostały nam 2 ćwiczonka. Jedno będzie na obręcz parkową, na klatkę piersiową, plus na mobilność obręczy biodrowej, a drugie ćwiczonko będzie na brzuch. Dobra, zobacz. Stoję dosyć szeroko, troszeczkę szerzej nogi rozstawiam niż na wysokości parków. I zobaczcie, na prostych nogach zaczynam. Hop, 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 do odporu. Teraz lekko zginam kolana. Hop, i wracam na ugiętych do przysiadu, który już umiecie. I wstaję. Proste nogi, mocny brzuch, proste nogi. Idę. Hop, hop, hop. Zaawansowani mogą zrobić pompkę. Uginam kolana. I w takiej pozycji jestem, powiedzmy, w połowie. I wracam sobie do przysiadu. Też 10 powtórzeń niech sobie każdy z Was wykona. Nie trzeba się wcale tutaj spieszyć. Uginam kolana. Pach, pach, pach. Używam właśnie mięśni brzucha. Dobra. Ostatnie ćwiczenie, jakie chcę Wam dzisiaj pokazać, to popularna deska. Na łokciach jestem w pozycji. Napinam brzuch, napinam pośladki. Możecie się samo kontrolować, na pewno macie jakieś lustro w domu i możecie się tutaj upewnić, czy na pewno nasze ciało jest w linii. Nie możemy wisieć, nie możemy trzymać tyłka w górze, tylko tutaj napięcie. No i uwierzcie, że tutaj jak sobie minutkę wytrzymacie w tej pozycji, to na pewno fajnie w ten brzuszek już wejdzie. Ja właśnie z moim podopiecznym zrobiłem sobie taki challenge i co minutę, słuchajcie sobie, co tydzień dokładam sobie minutkę i właśnie aktualnie jesteśmy na 12 minutach. Także wow. Wszystko się da. No to powiem Ci, że tutaj... super. Powiem Ci, no. Że nawet poćwiczyłam z Tobą trochę jednak. No. I faktycznie mocne ćwiczenia, ale myślę sobie, że takie chyba 7 ćwiczeń było. No. I jak codziennie każdy zrobi, to zrobi dużo po prostu dobrego dla siebie.
No więc właśnie, ja jestem przekonany, że te ćwiczenia ja sam wykorzystuję jako model rozrzewki, jakie tam, jako, czy uzupełnienie treningu, ale uwierzcie, że na przykład moja mama, czy Ola, czy twoja na przykład, na pewno by sobie z tym poradziła i byłaby na pewno zadowolona, więc ja wam polecam, żebyście wykonali to. Jak chcecie więcej, to mówię, zapraszam do siebie gdzieś tam na nasze moje social media, w których staram się wam gdzieś tam inspirować, motywować i pokazywać te ćwiczenia, bo dla chcącego nic trudnego i każdy na pewno znajdzie czas i naprawdę zachęcam was do tego, żebyście wrócili tyłek i poprawili. Super, Irek, bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja już się nie mogę doczekać naszego wspólnego treningu, jak tylko będzie to możliwe. Także do zobaczenia. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję wszystkim oglądającym. Pozdrawiam cię, Olu, serdecznie. Na razie, hej.